niedziela kolejno, dzisiaj nie ma rajzy rowerowej, słuchajcie, tak się jakoś dziwnie wydarzyło, ale mamy dzisiaj kesze i dzisiaj kesze będą piechty. Podobno jeden jest tutaj już niedaleko, a więc witamy was z Bielska Białej, z piechty, bo w Bielsku jest dużo keszy do zbierania, a więc zaczynamy. Jak będą jakieś ciekawe, to tam widać kościół w Wapienicy. Aktualnie trwa jakoś rusza. Z tego co słyszę, to chyba pierwsza komunia. No więc jest trochę aut. Niestety ludzie też przyjechali. Kesz podobno jest gdzieś tu w pobliżu. Tam widać góry. Także fajnie. A więc mamy też aktynty rowerowe. Nie rozumiem, dlaczego ludzie kaski włożą przypięte do rowera, a nie na łebie, no ale tak to czasami bywa. To jest ulica Międzyrzecką w Wapienicy, dzielnica Bielska Biała. A ja już mam dwa kesze. Trochę możemy odetchnąć od wielkomiejskiego ruchu. Trochę żałuję, że się nie wybrał dzisiaj w góry. No pogoda sztos, ale trochę za późno, że wstał. Myślę, że za niedługo góry Bytom. Zrobiłeś sobie skrót przez taki lasek tutaj. I niestety, jak widzicie, mało to nie straciłeś szczewika. Wlazłeś do jakiegoś bajora, ale na szczęście nie przemokło. Ale numer. Teraz to muszę opucować kajsi wetrowie. Nie będę łaził tak po mieście, bo to jak już to wygląda. No i mamy dawne polowisko, dawną sztreka z Bielska na Skoczów. Ponoć ma być odbudowany. Sięgaj ze sobą. Ja się zbliżam tutaj do kesza. Także fajnie. Długi film pewnie dzisiaj będzie. No to mamy takie stare rozmaite traktory. No fajna sprawa. Wlezę na teren prywatny. Ale tu mi pisze, że wolno wchodzić. Ale naprawdę kolekcja fantastyczna. Keszarzek nie wpisywał, ale widziałem go, jest pod dachem. Ale naprawdę miejscowa super z tymi traktorami. Kiedyś tu była rajza rowerowa, jeszcze tutaj nie jedna pewnie będzie. No cóż, ludzie mają pasję. Fantastyczne. No to zbliżymy się do Jaworza. Ale oczywiście do samego Jaworza szedł nie będę. Starocieszyńsko. No i mamy pierwszego kesza, którego żeś nie znalazł tutaj przy tym sklepie, który reklamuje się jako wypożyczalnia rowerów. I ty mój jest czynny w niedzielę. W sumie to mógłby wypożyczyć taki rower, ale nie chce mi się. Lepiej łazić piechty. I proszę, są młodzi adepci kolarstwa. No słuchajcie, Bielsko w tym roku będzie gościć ponownie Tour de Pologne. Tak samo jak i Pszczyna, będzie etap z Pszczyny do Bielska. A więc może uda się mi wtedy jakiś urlop wykombinować na 2 sierpnia.
i oczywiście kibicować. I mamy kolejne miejsce. Widzicie, jest Kaszyk. Jest Kaszyk. A to tutaj mamy nic innego jak rzeka Wapienica. Właściwie potok. Tak na dłuższą metę to jest kanał z betonu. Także nieźle. Tak, to są tereny Kajrzech Pracową. A konkretnie w tej hali z zielonym dachem Rzech Pracową. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, były takie duże drzwiże. Nieraz Rzech tutaj parkował autem. Szkoda, że nie idzie zajrzeć, jak tam po prostu jest. W środku wiem, że tam była białopodłoga, która po naszej pracy tam się zamieniła już w czarną. A szkoda, że nie ma otwarte. Teraz wygląda na to, że chyba jest zielona. To jest jakiś dekor light. No, tu Rzech pracował. Tak. W tym budynku. Tu zaraz po prawej stronie, jak się wchodziło z tych drzwi, była moja wtyskarka i tam Rzech pracował. Oczywiście moja praca zakończyła się skandalem, bo Włoch, który tutaj był prezesem, nie płacił nam wypłat. I efekt był taki, że skończyła się nasza współpraca w sądzie. Dostał dosyć spore odszkodowanie, a on poszedł po prostu do kicia. O kurde, coś i grzmi. Wystarczyło tego dziada wspomnieć, to już zaczęła się pogoda pieprzyć. Tak, mamy kolejne skrytki geocachingowe. W jednej Rzech nie mógł znaleźć, bo chłopy stoły i opowiadały. A tu mamy tak. No niestety w tym miejscu nie ma szans na kaszowanie, ale przejść się można oczywiście jak najbardziej. Mogolstwa mnóstwo, zresztą tego się trudno dziwić. Wszak to popularne miejsce. A więc idziemy dalej. Chyba tu będzie przyjechać w taki bardziej chillowaty dzień. Bo dzisiaj tutaj na lotnisku kaszowania nie ma szans przeprowadzić. Ludzi mugoli. Ojerunie. To dali są Aleksandrowice Bielskie. Wyczuli tutaj biznes. Ale niestety ja tu kaszy nie wyczuję. Ludzi w cholerę. Także mugole nie pozwalają. I znowu Rzech jest w Wapienicy. Koło tego zakładu Kajrzech pracował. On jest tam za tym murem. No, były tutaj kłopoty. Były. Tu się chodziło, bramę otwierali na portierni. Pytanie tylko, jest tu jeszcze jakaś firma? Chyba już nie. Pechowe miejsce po prostu. Tak, no to znajdujemy się przy dawnych zakładach. Lenko w Wapienicy też. Ponoć tutaj były też. No, budynki robią wrażenie, zresztą zabytki. I sklep sportowy jest. Także fajnie. No słuchajcie, taka ciekawa sytuacja była, jak filmowałem te zakłady. Stare. Wyszedł ochroniarz i się pyta, czemu pan to filmuje. A ja mu mówię, że robię taką dokumentację.
zabytki Bielska i takie różne rzeczy. I nikt nie będzie miał żadnych pretensji, mam nadzieję. No ale jak się komuś nie podoba, że filmuję, no to nie filmuję. Tak to się już czasami zdarza. Tam się skrył. Widzicie go? Się skrył. A tutaj mamy szlaki rowerowe w Bielsku. Nowa piwnica. Ludzi dosyć sporo. Kąpią się, słuchajcie. Jest im tak ciepło, że się kąpią. No ja by jednak nie był takim optymistą. No niewątpliwie teren fantastyczny tutaj jest. Dolina rzeki Wapienicy. Takie oto rozlewiska. Ja tu był już parę razy na kole. Także fajnie, fajnie. A dzisiaj możemy łazić długo. No tu jest fajne miejsce. Wysoki most. Wreszcie uciekli stąd. No powiem wam, będzie ciekawe. Gdzieś się nie wypił do tej wody. Ale raczej tu nie przejdę. No prosto, no nie ma rady. Chciałem podejść tutaj do najbliższego bunkra. No niestety nie jest to możliwe, gdyż młodzież co tam urządziła imprezkę. Mukosy tam siedzą. No i lipa z koszowaniu. A nas ruszyliby dupek i poszli, a tak to siedzą w jednym miejscu i imprezują. Ach, jak ja nie cierpię takich ludzi. Imprezować to fałpie, a nie kaj się na bunko. No ale cóż, nie wszyscy lubią aktywność. Jedni lubią picie, a drudzy co innego. No, nadomiar złego mamy następnego kesza. Ale zobaczcie, jaki to jest fajny mościk. Taka ława przez rzeka Wapienica. Fajnie. A no, były tu rajzy, były. Ciekawe, kiedy moja maszyna będzie gotowa. Jutro jedzie do serwisowania, niestety. Ta przerwano i koniec. Tak, idziemy po mojego 200 kesza, co wcale takie łatwe nie będzie, z racji tego, że jest tutaj dosyć spory parking i dosyć sporo ludzi na nim i aut. No, dochodzimy do Doliny Wapienicy, drogi ku jeziorze, co wcale takie łatwe nie jest. Znaczy się, górek tutaj nie ma żadnych, ale ludu, mugolstwa, mugoli w pizdu.
miasta na tym parkingu. Co wcale nie będzie łatwe. Niestety, Mugole mi dzisiaj utrudniają keszowanie. No to w końcu znalazłem 200. kesza w tym oto miejscu w Bielsku Białej. A kesz jest niedaleko, ale bardzo fajne maskowanie, takie drewniane, więc super sprawa. Mamy 200. Tak, witajcie. Witajcie wszyscy. Już kończymy ten geocaching. Ja już idę w stronę auta. Jeszcze jakieś godzina marszu pewnie przede mną. Ale nie ma źle. Prosta droga. Wracam niestety tą samą trasą, bo już się nie będę za bardzo tam smolił kajś indziej. A więc cisnemy piechty. Zaobserwowałem dosyć ciekawe zjawisko na moim mobilniaku. Mianowicie mimo ładowania świeci się, że ładuje, a energii ubywa. To jest niewytłumaczalne zjawisko moim zdaniem. A to oznacza, że i mobilniak chyba pójdzie do serwisu. Robi się ciekawie. Auto też pójdzie wkrótce do serwisu. Ja też pójdę do serwisu 12 czerwca. Do doktorów dwóch. Także nieźle. Co ja godzę? 1 czerwca ja idę do serwisu, auto idzie 12 czerwca. No i fajnie się idzie. Troszkę zmodyfikowanym trasą, ale jest super. O! Jak się zwinęło. Zablokowałem. Nie tylko widzicie mój cień. Nie sugerujcie się tym napisem tutaj. To nie jest żadna reklama, po prostu dostałeś taka czopka z piwa. A więc dzień mimo wszystko, mimo tych wszystkich przeciwności, fajnie wykorzystany. No co prawda Bielsko to jest miasto, ale jak widzicie, ja nie chodzę takimi terenami typowo miejskimi. I mam nadzieję, że na piekary rower będzie zrobiony. To jest taki dziwny zbieg okoliczności moim zdaniem, bo rok temu też był serwis i też była rajza piechty, tyle że była w górach. Dzisiaj to zapieprzyłem trochę, bo mogłem faktycznie jechać do gór. Chociaż w zasadzie to góry blisko są tutaj, nie? Przed chwilą my w nich byli. Ale niestety robiłem z tym rowerem dość długo i nic we mnie zrobił niestety. Łańcuch, keta po śląsku, ściepano, urwano i lipa. Ale grube. Widzicie to? Fez gruby. Dobrze, niech jest gruby. Gdyby to sobie pierwszym nie ściął. Także powoli człapiemy ku aucie. Trzeba się będzie umyć. A może z nowy mobilok? Inne. Też taka opcja jest. Ten już mam trochę. A powiem wam też, że te smartfony to jest jeden wielki szajs. Żywotność tego jest po prostu w darynie. Taki coś mi się udało. Taki coś. Kurde, by po całej Polsce jeździł. Ale by były rajzy. Trasy. Mimo wszystko fajnie się idzie.
No to w tym momencie kończymy tę dzisiejszą rajzę. Jak widzicie, się trochę zaczęło ćmić, a więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko powiedzieć wszystkim: trzymcie się i do zaś.